Pianista roku. Czego bym nie rzekł, to i tak to już wszystko było. Jednego nie było, że od teraz w kolekcji Bartka Szopińskiego będzie o jednego Karusa więcej. Pianista roku Bartłomiej Szopiński. Pierścionku. Się dziwi. Gratuluję. Naprawdę nie wiedziałem, że to już... Po prostu poszedłem po wodę. Dobrze jest jakoś przemknąć. Tak Państwu pokażę, jak jest w tym roku piękny. Wypada mi coś powiedzieć, chociaż krótko. Bardzo Państwu dziękuję za głosy, jak zawsze, bo powiem Państwu szczerze, że co roku jestem zaskoczony. Naprawdę. Powiem więcej, że ja się dopiero rozkręcam, także chyba najlepsze jeszcze przede mną, mam nadzieję. Jest dobra okazja, żeby jednak Panu osobom podziękować. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy w ostatnim roku mocno ze mną pracowali. Moim kolegom, z którymi tworzę nową rzecz, część z Państwa pewnie słyszała, razem z Miłoszem Żółkowskim, razem z Piotrem Bienkiewiczem. Stajemy teraz we trójkę i łączymy siły pod marką Smooth Gentleman. Płyta ukazuje się w przyszłym miesiącu. To w Europie, później w Stanach Zjednoczonych 21 czerwca. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Trzymam kciuki, żeby tak było. Bardzo chcę też serdecznie podziękować Maciejowi Klęcowi i Woody's Backline, którzy bardzo mnie i nas wspierają w ostatnim roku. Oraz Hammond Europe i Hammond Polska, bo dzięki nim ten piękny Hammond dzisiaj tutaj stoi dla mnie i dla Państwa. I muszę przyznać, że współpraca z nimi, która trwa od kilku miesięcy, jest po prostu fenomenalna. A mówię o tym dlatego jest to tak ważne, że to jest marzenie, które udało mi się spełnić i nigdy nie sądziłem, że uda mi się zasiąść wśród tak fenomenalnych i wybitnych organistów Hammonda i to się faktycznie wydarzyło w tym roku. Zostałem zaproszony na drugą stronę oceanu, żeby oficjalnie zostać ogłoszonym jednym z artystów Hammonda. I do tego dochodzi ta nagroda, więc jest to rok bardzo złożonej pracy i faktycznie widzę, że ta praca ma sens i przynosi takie oto laury. Bardzo Państwu za to dziękuję. In very shortly, I'd like to thank my girlfriend Berit. She came all the way from Norway just to support me tonight. She's really been part of my life and of stuff I'm doing, and she's very supportive as always when since we met, and I'd like to thank her because you know it's very important to me. She's with me tonight. Thank you.
Wygląd, byśmy wprowadzili kategorię Hammond roku. Nie wiem, czy by mu ścian, miejsca na ścianach starczyło. Zostaniemy tak, jak jest. Drodzy Państwo, jak wspomniałem, Twój blues, kwartalnik Twój blues właśnie skończył 19 lat. Dla mnie jako redaktora naczelnego czasopisma jest wielkim honorem, wielką radością przede wszystkim i olbrzymim zaszczytem, że udało mi się zgromadzić w gronie współpracowników nie tylko najwybitniejsze nasze rodzime pióra i obiektywy. Większość z nich siedzi tutaj w pierwszym rzędzie. Wielkie wam dzięki za współpracę przez tyle lat. Ale z roku na rok przybywa nam współpracowników spoza Polski, spoza Europy i to też są wybitne postacie bluesowej publicystyki i bluesowej fotografii. W tym gronie jest kilku zdobywców nagród Keeping the Blues Alive, bluesowych Oscarów, największych odznaczeń w świecie bluesa. I też czytelnicy co roku wybierają najlepszy tekst, najlepszego publicystę i najlepsze zdjęcie. I właśnie na to zdjęcie przyszedł czas. Fotografią roku zostało zdjęcie, które było na okładce wrześniowego numeru w zeszłym roku, a autorem zdjęcia jest fantastyczny, wybitny, łotewski fotografik Aigars Lapsa. Select this picture for cover. If this will be money award, I will share with you. But it's Caruso's marijuana with green eye. We have in Riga green eye marijuana. I will take his name. Thank you. It is Polish special. To receive this award will be impossible without inspiration. And my biggest inspiration is my wife. Other photographers like Shishu, Harry, Zbyszek, Ingrid, other photographers, and they do a very great job. And what I can, I try to do a little bit better and show my view through a small camera window what I can see artists as I understand blues or and music.
And finally, I can thank you all blues, Toy Blues readers who voted for this picture and for my award and bardzo dziękuję.